Cześć! Konstrukcja, którą dla Was dzisiaj przygotowałem, jest to konstrukcja firmy Gerda, naszej rodzimej firmy, jeżeli chodzi o Polskę. Jest to model SLR. Jest to ich nowy model oczywiście, obok którego nie mogłem przejść absolutnie obojętnie, z racji tego, że no, jak wiecie, bardzo mocno jestem fanem tej firmy, powiedzmy, a na pewno jej kilku produktów. Co mnie zainteresowało? Przede wszystkim, obrócę go na bok, zwróćcie uwagę, jest to konstrukcja modułowa. To jest coś, co po prostu przyciągnęło moją uwagę. Nie mogłem się powstrzymać. Absolutnie wydałem te 2,5 stówki, żeby ją nabyć. Mamy tutaj dostępne po prostu moduły, które umożliwiają przedłużanie tej wkładki do tam, powiedzmy, do pewnej długości. Producent dostarcza nam kilka dodatkowych segmentów. Już nie pamiętam, jakie one tam mają grubości, przepraszam, szerokości, jeżeli chodzi o w tym momencie o ich wymiar. Aczkolwiek tutaj no, muszę przyznać, że jestem mocno zaskoczony tym, że coś takiego w ogóle powstało i że zrobiła to w ogóle przede wszystkim Gerda. Także tutaj pod tym względem to in plus. Co można powiedzieć o tej wkładce? Wkładka jest wkładką 6-pinową. A tutaj akurat można powiedzieć, że nie ma żadnego zaskoczenia. Mamy 6 pinów. Jeszcze nie wiem do końca, jakie są, gdyż jest to nowinka, którą dopiero dostałem do ręki niedawno. Także tutaj no, w tym wypadku zobaczymy to przy gatingu. Jeżeli chodzi w tym momencie o zabezpieczenia, producent reklamuje ją oczywiście dzięki Instytutowi Mechaniki Precyzyjnej jako 6. klasę, jeżeli chodzi o w tym momencie maksymalną odporność, plus dodatkowo D, literka D, która oznacza maksymalną odporność na atak. 6. klasa, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, literka D, jeżeli chodzi o atak, to nie ma wyższych w tym momencie oznaczeń, jeżeli chodzi o polskie normy. Tak jak powiedziałem, wydaje Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, u góry widzieliście, mamy antywierceniówkę, samo czoło. Nie wiem, czy to będzie widać, nie wiem, czy się ładnie wyostrzy. Zwróćcie uwagę na otwór. Otwór jest zdecydowanie nowością u Gerdy. Jest zdecydowanie bardziej pofalowany, czyli ten wording jest no, naprawdę jadowity. Z wyglądu wygląda to, no, wręcz bym powiedział, okrutnie. Co tutaj akurat w tym wypadku jest to na pewno plusem, ponieważ no, zdecydowanie uniemożliwia to atak na tą wkładkę, na ten cylinder przy użyciu tak zwanych low skill techniques, atak techniques. Czyli mam na myśli rejkowanie, mam na myśli jakieś tam, nie wiem, powiedzmy, używanie grzebieni i tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o tą wkładkę, to jest akurat duży plus. Jak widzicie, na czole mamy kuleczkę w tym miejscu. Ta kuleczka dodatkowo jest dodatkowym utrudnieniem w tym momencie, jeżeli chodzi o wiercenie. Podobno, według producenta, jest zabezpieczona kilkoma kulkami w środku, aczkolwiek no, zobaczymy to oczywiście później. Ja sobie pozwolę ją tutaj umieścić oczywiście w uchwycie, no bo to wiadomo, że dzisiaj zajmiemy się sprawdzeniem jej odporności na pikowanie. Jeżeli chodzi o klucz, jeszcze Wam pokażę, jak wygląda klucz. Klucz oczywiście w tym wypadku ma bardzo interesujące, no powiedziałbym, mocno przygotowe bitowanie. Jeżeli chodzi o ten klucz, to no, jak widzicie, no, nacięcia na nim korespondują z wordingiem. Jak najbardziej oczywiście on działa. Jest w pełni funkcjonalny. Sprawia wrażenie pracującej naprawdę bardzo dobrze. Tu jestem mocno pozytywnie zaskoczony. No, producent twierdzi, że wszystkie piny, które są tutaj w środku, są security pinami, także tutaj no, to jest na pewno dobre. Za chwileczkę oczywiście sprawdzimy, jak ta wkładka się będzie prezentowała podczas naszego pikowania. No, nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować, próbując atakować tą konstrukcję. Napinacz klasyczny, można powiedzieć, z Wiper Blade'u, czyli ze wzmocnienia wycieraczki samochodowej. Ten jest akurat anodyzowany, to jest z firmy Moki, bardzo go lubię, kolor mi się podoba po prostu. Normalnie korzystam z niego pewnie tutaj, u góry, ale zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj bardzo mało miejsca w tej chwili. Producent przewidział to. No, musielibyśmy tutaj bardzo nisko w tym momencie gdzieś napinać, a to nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż w tym momencie całe światło otworu no, zwyczajnie jest zajęte. Dlatego tą krótką końcówką do napinania u góry będę korzystał z niego w tym miejscu. To jest po prostu, wydaje mi się, najlepsze miejsce. Z racji tego, jak ten otwór wygląda, będę potrzebował prawdopodobnie miejsca w środku. Haczyk, standard hook od Mokiego.
również moja ulubiona firma, tak jak wam powiedziałem, wiecie o tym dobrze, grubość 0,5 mm. Postaram się to napiąć, coś napięcie, coś pomiędzy lekkim a średnim, bym powiedział. Także tutaj zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Pin numer 1 nic, pin numer 2 zdecydowanie teraz gryzie. Jest, mieliśmy ładne kliknięcie. O, drugie. Pin numer 3 też sprawia wrażenie, jakbyś chciał coś powiedzieć. Jest delikatne kliknięcie. Pin numer 4 również delikatnie kliknął. Idziemy dalej. Pin numer 5 również delikatne kliknięcie. Pin numer 6 troszeczkę tam jest ciężej manewrować, ale ładnie stuknął. O, teraz było słychać naprawdę dobre kliknięcie i był delikatny ruch rdzenia. O, troszeczkę się tutaj przyblokowałem z racji kształtu otworu, ale wróćmy do początku. Jedynka na pewno nic, dwójka na pewno nic. O, a jednak to była dwójka. Zwróćcie uwagę, tak wygląda otwarcie tej konstrukcji. A no, jak widzicie, troszeczkę chyba tutaj Instytut Mechaniki Precyzyjnej się pomylił, jeżeli chodzi o tutaj w tym momencie otwieranie tej konstrukcji. No, jeżeli chodzi o odporność na atak, no być może jest to odporność, która się wiąże w tym momencie z wierceniem albo wyłamywaniem, ale to zaraz też ocenimy, bo na pewno jeżeli chodzi o pikowanie, no nie jest to jakaś ultra trudna konstrukcja. Jak widzicie, można to obracać, nie ma żadnych trap pinów, co jest bardzo dużym błędem, czyli pinów pułapek, które by były w stanie to zablokować gdzieś po drodze. Ja sobie tą konstrukcję z powrotem pozwolę zamknąć. Z racji tego, że otworzymy ją dzisiaj w sposób kulturalny, cywilizowany, czyli od tyłu. Przygotowałem sobie odpowiednie narzędzie, bo widzę, że to są śruby imbusowe, które łączą nam tą konstrukcję w tym momencie z ogonkiem, który powinien być antywyłamaniowy. Zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Mamy 4 śruby. Nie jestem przekonany, jeżeli chodzi w tym momencie o ich wytrzymałość, jeżeli chodzi o wyłamania. Są to dość cienkie śruby stalowe. No, możecie zobaczyć, one tak wyglądają. No, nie ma tutaj szału, jeżeli chodzi o te śruby. Mają jeszcze dość duże przewężenie z przodu. Zobaczmy, co nas tutaj jeszcze trzyma. Prawdopodobnie ta. Dobra. O, dokładnie. Tak to wygląda z tyłu. No, ogólnie muszę przyznać, że mamy tutaj do czynienia tylko i wyłącznie z tym ogonem, który w tym momencie blokuje nas tutaj, żebyśmy przeszli dalej. No, oczywiście tu mamy przeduszkę zabieraka i tutaj no, nie wygląda to zbyt fajnie. Ja sobie tą końcówkę, znaczy końcówkę, pozwolę sobie odłożyć tą część. Tutaj jeżeli chodzi o zdecydowanie... Mamy tutaj grubszy segerek, ale zobaczymy o tą właściwą część. Zobaczymy, jak się tutaj to spisze. Ja się postaram to otworzyć jakoś. Mam nadzieję, że dysponuję jakimś narzędziem, które mi to pozwoli w miarę bez uszczerbku na zdrowiu i na własnym palcu. O, to jednak to się rozchodzi. Ładnie, nie ma takiej tragedii, jak myślałem. No, przyzwyczajony byłem przy gerdach, że zdecydowanie, o, mam gdzieś tutaj chyba ściągacz do segerów. Byłem przyzwyczajony zdecydowanie, że no, mogą stworzyć opór. Dobra, zobaczmy, czy to się uda zrobić bezinwazyjnie, a jak nie, to mam jeszcze wersję pionową. Jestem przygotowany dzisiaj jak nigdy. O, ładnie się to rozeszło. Spróbujmy sobie to ściągnąć, tutaj ten nasz segerek. O, dobra, ładnie to schodzi. Dobra, udało się go w miarę bezinwazyjnie dzisiaj ściągnąć, w drodze wyjątku oczywiście. Ja sobie tutaj przygotuję moją specjalistyczną tackę, żeby tym razem nie pogubić gdzieś w razie czego po prostu tych pinów lub innych gaców, które to tutaj zawiera. Dobra, przekrzyżmy sobie ten klucz, żeby nam to wszystko nie powypadało.
Wrócę go troszeczkę na bok. Mam naszego followerka. Dobra. Tu jeżeli chodzi o naszą Biblię, to sobie pozwolę ją chwilowo wsadzić po prostu w uchwycik, żeby nam tu nie latała. Będzie łatwiej zdecydowanie obsługiwać nasz rotor. Tu jeżeli chodzi o rotor, mamy oczywiście do czynienia, tak jak wam powiedziałem, tak jak producent reklamuje, z zabezpieczeniami antywierceniowymi oprócz tej kulki. To jest bardzo fajne akurat. Tutaj pod tym względem to wielki, wielki szacunek, że pomyśleli. Ja sobie tutaj pozwoli zacznę wyciągać te piny. Zaczniemy od naszej jedyneczki. No jest to standardowy mosiądz, minimalnie lekko temperowany, także tutaj no, szału nie ma. Spodziewałem się jakichś tutaj antywierceniowych w ogóle featuresów, ale okazuje się, że to nie będzie to miało miejsca. Dobra, przejdźmy dalej. Dwójkę, trójkę, czwórkę sobie wyciągniemy. Standardowy mosiądz, bez żadnych udziwnień. Piątka, zdecydowanie standardowy mosiądz, również bez żadnych udziwnień. Szóstka to tutaj też nie ma tutaj żadnego w tym momencie dodatku. Jest to standardowy mosiądz. Ten akurat nie jest nawet temperowany, co jest w ogóle przerażające troszeczkę. Ja sobie ten klucz wyciągnę. Przejdźmy sobie, zobaczmy, który będzie chciał wcześniej współpracować. Tak, do dwójeczki. Nasza dwójeczka, ta jest lekko temperowana, ale aczkolwiek jest to oczywiście standardowy mosiądz. Niestety jestem bardzo zawiedziony tutaj w tym wypadku. I nasza trójeczka, również standardowy mosiądz, lekko temperowany. Tutaj naprawdę tutaj Gerda się nie podpisała, w związku z tym, że jestem przerażony w ogóle, to, że to nie jest ta firma. W ogóle oprócz konstrukcji, które naprawdę lubię, czyli zirkonów, HSS-ów i rimów, czy tam Gerdy Tytan, no tutaj nie ma nic innego generalnie, jeżeli chodzi o ten rotorek. Ja sobie go odłożę, on tutaj się już nam nie przyda w tej chwili. No, przyzwyczajony jestem do tych konstrukcji, które są naprawdę dobrymi konstrukcjami, ale poza tym widzę, że Gerda idzie w jakąś bardzo złą stronę. A Instytut Mechaniki Precyzyjnej, no trochę tutaj, ja nie wiem, jakim cudem oni to w ogóle atestowali w ten sposób. Tu mamy stalowy pin, lekko temperowany, ale bardzo lekko. To już akurat jest dobre w tym momencie jako jedynkę, jeżeli chodzi o nasze driverki. Również stalowy pin. Kolejny standard, o dziwo. To jest w ogóle niesamowite, że przy zamku za te pieniądze, konstrukcji za te pieniądze w ogóle, no mamy do czynienia ze standardami. Trzeci, kolejny standard. Czwarty, kolejny standard. No jedyne, co mogę powiedzieć, to jest in plus, że są to piny stalowe i one są odporne na wiercenie, ale no widzę, że tutaj to jest jakaś po prostu tragedia. Piąty pin, również pin standardowy. Prywatnie mogę wam powiedzieć, że bardzo jestem zawiedziony po raz kolejny. Szósty, ostatni, również standard antywierceniowy. No w mojej ocenie jest to w tym momencie pójście na maksymalną łatwiznę, jeżeli chodzi o w tym momencie o tą konstrukcję. Ja sobie jeszcze tutaj pozwolę wyciągnąć sprężynki. Słyszałem, że tu miały być jakieś kulki według producenta, ale widzę, że tutaj chyba nie uświadczymy czegoś takiego. Mamy trzy. Jedna sprężyna nie chce wypaść, chyba jej pomogę w jakiś tu sposób, mam nadzieję. Dobra, udało się ją wyciągnąć. No ten rdzeń zdecydowanie nie jest ani podcięty, nie ma tu żadnych undercutów, overmillingów. Jedynie co widać, to można powiedzieć, że te wkładki antywierceniowe jest w zupełności standardowy. No nie powiem, żebym był usatysfakcjonowany, że tak powiem, tym procederem. Sprężynki niezbyt mocne, stalowe. We wszystkich komorach wygląda na to, że są takie same. Dwójeczka tak wygląda. Trójeczka tak samo. I tutaj mi się niestety trzy zbiły w jedną całość. Mam nadzieję, że uda mi się... O, udało się dobrze rozłożyć.
O, jedna spadła, ale zaraz to naprawimy. Ha, tacka się w końcu przydała. Mam nadzieję, o, druga też poleciała. Mam nadzieję, że będzie teraz mniej wypadków z gubieniem pinów, bo szukanie tego naprawdę w samochodzie tego typu jest dość poważnym problemem. O, jest i ostatnia. No ogólnie mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że jestem bardzo zawiedziony. Naprawdę tym, tak jak już podkreślam to po raz kolejny, zwróćcie uwagę, tak wyglądają gacy tutaj. No nie ma tu zdecydowanie żadnego szału poza temperowaniem tych pinów i no tymi, można powiedzieć, funkcjonalnością antywierceniową. No nie ma szału. Ogólnie jest to zwykły, prosty cylinder, bez żadnego udziwnienia. Może faktycznie to nie sprawdzałem tego antywierceniowego patentu. Prywatnie uważam, jeszcze Wam to też pokażę, że no to pióro raczej nie wystarczy. Wyłamywanie tych śrub będzie zdecydowanie łatwiejsze niż we wkładkach podobnej klasy za podobne pieniądze występujących po prostu konkurencji. Także Gerda, no wstydźcie się. Zacznijcie produkować dobre konstrukcje, bo to chyba już czas. Wróćcie po prostu do tego, kim byliście kiedyś. Jeżeli chodzi o mnie, jak widzicie, te gacy wyglądają w ten sposób, to już wszystko. Jeżeli uważacie, że film się Wam podobał, jeżeli uważacie, że wniósł coś wartościowego do Waszego życia, zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie komentarz pod spodem i jak zawsze subskrybujcie ten kanał. Trzymajcie się, hejka!